Rzeźba zatytułowana Niezłomny powstała w latach 2015-2016 w kamieniu i metalu w trakcie międzynarodowego pleneru artystycznego organizowanego przez Centrum Kultury w Łęcznej we współpracy z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki Plama. Autorem pracy jest artysta-rzeźbiarz Bogdan Sambolski, pochodzący z Jasła. W 2019 roku pomnik stanął obok ronda imienia Żołnierzy Niezłomnych, łączącego ulice Stanisława Lisa-Błońskiego i Braci Wójcickich. Mianem żołnierzy wyklętych, zwanych również żołnierzami niezłomnymi, określani są bojownicy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się narzuconemu siłą po lipcu 1944 roku ładowi komunistycznemu i podporządkowaniu ZSRR. Ich walka była odpowiedzią na terror i prześladowanie ze strony Armii Czerwonej skierowane przeciwko ludności cywilnej i członkom patriotycznych organizacji podziemnych walczących do niedawna z niemieckim okupantem. Wśród żołnierzy niepodległościowego podziemia wielką rolę na ziemi łęczyńskiej odegrali m.in. kapitan Zdzisław Broński, pseudonim Uskok, oraz podporucznik Stanisław Kuchcewicz, pseudonim Wiktor. Działalność podziemia niepodległościowego na naszym terenie była szczególnie intensywna. Trwała najdłużej, bo aż do roku 1963, kiedy w Majdanie Kozicach Górnych gmina Piaski zginął ostatni członek ruchu oporu Józef Franczak, pseudonim Lalek. W 2013 roku Rada Miejska Łęcznej rondu łączącemu ulicę Stanisława Lisa-Błońskiego i Braci Wójcickich nadała imię Żołnierzy Niezłomnych. Od 10 lat, 1 marca, obchodzone jest święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.